Siema, mam dzisiaj do pokazania niesamowicie koks interesującego moda. Będzie giga koks, dużo akcji. Siema, może jakieś branie. I totalnie przednia zabawa. Tyle czasu na nic, dobra, tutaj zarzućmy. Mod dodaje do gry Wiedźmin 3 łowienie ryb. Koniecznie musisz sprawdzić, wariacie. Zapraszam. Dobra, więc wędkę kupujemy u tego brana. Nie wiem, czy już ją nie kupiłem przypadkiem. On ma też jakieś ryby, ale one nie są jakieś nazwane, to są po prostu jadalne. To jest, jak na moje, to jest jazgarz, okoń i płoć. Chyba już kupiłem. Kosztowała 350 golda i co, pakujemy dupę nad rzeczkę. Jeżeli się zastanawiacie, co to za strój, co to za petardy i co to za dziwny ekwipunek, to na pewno możecie sobie obczaić ten film albo ten film. Nie wiem, z której strony się to pojawi. Dobra, mistrzowska długa wędka. Zaopatrzmy się w ową. O, jakbyście się zastanawiali, co to za mutageny, to tu też znajdzie się film, albo tu. Dobra, i według moich precyzyjnych obliczeń klikam Q. Teraz klikam E. Nie, kur... Klikam Q. A, otrzymałem coś. Ryby? Poczekaj, weźmy sobie ekwipunek. Co ja mam w ekwipunku? No ryb nie mam żadnych, dobra. I teraz klikamy Q, zarzucamy wędunią. Mamy ładna animacja. Pojawia się tak zwany spławik. No i czekamy na tak zwane normalnie branie. Ale ekscytujący moment. Ciekawe, czy w różnych regionach na przykład jesteśmy w stanie różne ryby złowić. No nie wiem, na razie przetestujemy po prostu tutaj. Jezusie, ile to trwa. No dobra. No coś w pontaże nie biorą mnie. I trochę słabo widać w sumie ten spławik. Ale ładna sceneria. Tak de facto, tutaj jakiś domek. Tam się kręci normalnie ten. Kręci się wiatrak. No naprawdę kurde, jeżeli chodzi o grafikę. 7 czy 8 lat później taka graficzka. Chłopie, to co dopiero teraz CD Projekt Red na Wiedźmina 4 zrobi. 5 minutes later. Siema, może jakieś branie. Chyba, że ten spławik co tak idzie delikatnie na dół. To już jest branie. Nie, to chyba fale. 15 minutes later. Two weeks later. Chociaż teraz może? Ciężko mi powiedzieć. Tam widzę, chyba się kręci jakaś ryba. Mamy to? A, przegapiłem branie? Nie, kurwa. Tyle czasu na nic. Dobra, tutaj zarzućmy. Rzucaj, żeby tu na blisko był ten spławik. I w wodzie sobie usiądziemy. O, elegancko. Wtopimy się w tak zwany tłum. O, ryba. Dobrze? Źle? Super zrobiłem? Kozacko? Źle? Była ryba? Nie było ryby? Coś się rzuciło, kurwa. Czy wyciągłem coś? Mamy to. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale jak na moje to jest jakiś karp. Boczman! Jak coś, używam tych dwóch modyfikacji, które tutaj widzicie na dole. I podeślę je też w opis. Jedna po prostu ma takie dziwne, brzydkie miniaturki, a druga po prostu zamienia na więcej miniaturek i różnorodność jest wtedy. Ale wtopieni, żeby ryby nie widziały. Geralt trochę wkurwiony, że w tej wodzie musi siedzieć. Ale poświęcenie dla kunsztu. O! Mamy to? Mamy, otrzymałem coś. Poka co złowiłem. Nie wiem co to jest. Na moje to jakieś klenie albo coś takiego, albo płotka. W każdym razie możemy to wsamać i tak możemy zarabiać siano, bo możemy to wszystko sprzedawać. Oczywiście karp jest więcej warty, niż jest warty ten kleń, powiedzmy, czy co to tam jest. Ta płoć. No i tyle. Pewnie możemy je jeszcze usmażyć. No i na tym generalnie polega mod. Pod E wychodzę w ogóle z tej animacji. Wychodzimy z tej wody, bo piździ. No i to by było na tyle. Możecie po dłuższe odcinki kliknąć w nową playlistę. Są tam różne ciekawostki i różne wycięty kątek, które ostatecznie nie trafił do gry. I znajdziecie też tajemnice i ciekawostki, na przykład z Kronik Myrtany Archolos.